Jest pan radnym obecnej, mijającej właśnie kadencji Rady Miejskiej. No i teraz podsumujmy to, co udało się zrobić, no ewentualnie może jakieś porażki, albo to, czego nie udało się zrobić w mijającym to właśnie okresie. Miniona kadencja, minione 4 lata to szereg zapytań, interpelacji, w zasadzie składanych prawie że na każdej sesji. No niestety nie osiągnęło to oczekiwanego efektu. Realizacja pana prezydenta czy realizacja urzędu, no niestety jest, powiem szczerze, no nie chcę użyć słowa skandaliczna. Głównym celem, jednym z celów w zasadzie takich zasadniczych była budowa sali gimnastycznej na terenie osiedla Miszek przy szkole, co jest wielkim, wielkim brakiem dla tego osiedla, dla tej szkoły, dla tej placówki oświatowej od wielu, wielu lat. Dlatego wiemy, że dzieci muszą niestety uczęszczać w zajęciach wychowania fizycznego w położonej niedaleko hali gimnastycznej. Pomimo środków, które były możliwe, pomimo aplikacji, pomimo programów, które były przez te ostatnie 4 lata, pan prezydent poza suchymi deklaracjami bez pokrycia no niestety nie zrealizował tej tak potrzebnej inwestycji. Jeżeli chodzi o drogi osiedlowe i tak dalej, to był też wielki problem, ponieważ pan prezydent realizuje głównie te drogi, te ulice centralne, realizuje szereg inwestycji, które nazwał prezydent Wiśniewski gadżeciarskimi, które nie przyniosą efektu ekonomicznego dla miasta, będą w zasadzie takim zasadniczym obciążeniem, tak jak na dzień dzisiejszy jest ta marina, która kosztowała nas 30 milionów, a na dzień dzisiejszy jest tylko obiektem ogrodzonym, który nie jest wykorzystany, który nie jest zagospodarowany i pewnie w najbliższym czasie będzie tylko kosztochłonny. Okręg wyborczy to 3 osiedla obecnie. Miszek, Rządz, Strzemięcin. Strzemięcin trochę lepiej tu infrastrukturalnie wygląda, Rządz nieco gorzej, no Miszek to chyba już można powiedzieć nie najlepiej, o tak chyba to określę. Co pan jako radny w przyszłej kadencji, jeżeli uda się panu powiedzmy tutaj do rady ponownie zostać wybranym, no chciałby dla tych osiedli zrobić, bo jest to dosyć duży okręg, w tej chwili największy, z też największą ilością radnych w tych wyborach. Oczywiście, jeżeli chodzi o osiedle Mniszek, to najbardziej na południu położone, to osiedle jest, można powiedzieć, zapomniane przez pana prezydenta. Zostało całkowicie zignorowane, jeżeli chodzi o program dokończenia budowy dróg osiedlowych, który rozpoczął prezydent Andrzej Wiśniewski. Przypomnijmy, że w kadencji 2002-2006 wybudował na terenie osiedla Mniszek 6 nowych dróg z podłożem, z chodnikami, z kanalizacją, z całymi mediami. No, czekaliśmy na kontynuację, na dokończenie i zamknięcie w zasadzie tej... Mówię tutaj o strefie tej osiedla jednorodzinnego, tak? Oczywiście, dotyczy to osiedla domków jednorodzinnych. Wydano, przypomnę, pieniądze na projekt budowy tych dróg. Wydano także pieniądze na projekt budowy sali gimnastycznej. Wydano mnóstwo pieniędzy publicznych na wiele projektów, które do dzisiaj poza deklaracjami bez pokrycia, no niestety, ale ciągle wiszą w powietrzu i myślę, że będą przedmiotem najbliższej kadencji. Kolejne osiedle, Rządz i Strzemięcin, tam też będą na pana głosować wyborcy. Oczywiście, jeżeli chodzi o Rządz i Strzemięcin, te osiedla albo doczekały się remontów dróg, mówimy tutaj o Strzemięcinie, gdzie dokonano w zasadzie przebudowy nawierzchni ulicy Śniadeckich, ale i Korczaka, ale z bardzo ważnym i istotnym mankamentem są do dzisiaj w zasadzie stawki śmieciowe, na które mieszkańcy tych wielkich osiedli no nie mogą się zgodzić, nie mogą ich do końca akceptować, pomimo że zostały relatywnie obniżone. Przypomnę, że ceny za śmieci na jednego mieszkańca w wielu miastach w Polsce oscylują na poziomie 7 zł od osoby. Co jeszcze takiego chciałby pan, powiedzmy, tutaj zaproponować wyborcom? Infrastruktura to jest bardzo ważny temat, ale może coś takie drobniejsze rzeczy wynikające ze spotkań z mieszkańcami. Wiem, że chodziło tu między innymi o kwestię chyba targowisk, tak? Tak, jeżeli chodzi o targowisko na Strzemięcinie, kiedyś miałem tam w zasadzie taką interwencję związaną z pewnym konfliktem, jeżeli chodzi o osoby sprzedające. Oczywiście mankament dotyczył braku miejsca powierzchni sprzedaży. Trzeba do tego tematu podejść w najbliższej kadencji. Trzeba, jeżeli będziemy mieli oczywiście szansę zajmować się, jeżeli mieszkańcy powierzą po raz kolejny ten mandat, to trzeba zwiększyć zdecydowanie powierzchnię targowiska na Strzemięcinie. Wróćmy jeszcze do tego, do obecnej tutaj kadencji. Może jest coś takiego, co się udało panu jednak pozyskać w tej takiej no, walce, powiedzmy, z Urzędem Miasta, no bo znany jest pan z dużej takiej ilości interpelacji w ramach posiedzeń Rady
miejskiej. To znaczy, powiem, dzięki czteroletniej determinacji, pisaniu interpelacji, wniosków, dzięki w zasadzie pośredniczeniu w zakresie przekazywania gruntu pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową a miastem, udało nam się w końcu do stworzenia projektu wykonania targowiska na terenie osiedla Mniszek, modernizacji tej nawierzchni, tego targowiska, i niedawno został rozstrzygnięty przetarg i została wydana decyzja na budowę, także myślę, że na koniec kadencji chociaż coś dla tego osiedla będzie zrobione. W skali Grudziądza, co takiego jest, co w tej kolejnej kadencji powinno się dokonać Państwa zdaniem? Mowa tutaj oczywiście o przedsiębiorcach, sprawach ogólnych, ale takich, no nie wiem, kulturalnych może? Oczywiście Grudziądz potrzebuje nie tylko ożywienia handlowego, gospodarczego i dla przedsiębiorczości, ale także musi się stać alternatywą w szerokim zakresie. Mówimy tutaj o zaniedbaniu, jeżeli chodzi o inwestycje solankowe, no, które są potwornym mankamentem obciążającym tą władzę, dlatego że to, co się stało przez ostatnie w zasadzie 8 lat, bo należałoby oceniać całe 8 lat prezydentury Roberta Malinowskiego, to jest zatrzymanie alternatywy rozwoju Grudziądza. Grudziądz nie może stać się miastem turystycznym bez tych głównych i zasadniczych magnesów, które powinien posiadać, a mianowicie głównym... A co w kolejnych 4 latach? W kolejnych 4 latach oczywiście jak najszybciej budowa akwaparku, nie tylko akwaparku, ale konkretnego nawet elementu przyszpitalnego, który ma być wyposażony w dodatkowe oddziały rehabilitacyjne połączone właśnie z solankami. Czyli takie trochę cofnięcie się do tej starszej koncepcji rozwoju tego, jak to Państwo nazywali, tej perełki takiej, tak? Program Andrzeja Wiśniewskiego z 2002 roku łącznie z stworzeniem kampusu, wydziałów technicznych, technologicznych w Grudziądzu jest ciągle aktualny. W zasadzie można powiedzieć, że w 2006 roku stanęliśmy w miejscu.